Od największego do najmniejszego. Ale to... Jeden za drugim, no nie wszystko staje. Od najwyższego do najniższego, najniższy na zamiast. Mateusz, Mateusz i... No stawajcie szybko, jeden za drugim. Szybko, raz, dwa, trzy. Ej, jedna, przesuńcie się do końca. No ten cięższy. Przesuńcie się do końca pod samą zasłonę. Jeszcze dalej się przesuńcie, jeszcze dalej. Zrobimy taki pociąg, pendolino. A tu jest lokomotywa tego pendolino, ci najlepsi. Lublin, Włocławek. Ale ja bym pierwszy stanął. Ale maluchy, jeden za drugim. Do tyłu się cofnijcie. Jeszcze do tyłu. Pozdrawiamy wszystkich sympatyków mini koszykówki. Przesuńcie się jeszcze dalej. Przesuń się dalej do firanki. I ty jesteś ten najmniejszy? To tu wygrałeś nagrodę, chłopie. Piona. Przypomnij mi się. Dziewczynka na pocieszenie też. Dwóch najmniejszych dostanie nagrodę od Zybiego i dwóch największych. Zamieńcie się. Ale dzieci, przesuńcie się jeszcze do tyłu. Mały, jeszcze do tyłu się przesuń. Jeszcze, przesuwajcie się. Jeszcze. Jeszcze troszeczkę, stop. Jeszcze się przesuńcie troszkę. Jeszcze. Chodźcie bliżej trochę. O, pięknie. Ja was cały czas nagrywam na mój kanał Zbyszek Fryna. Najpopularniejszy kanał na świecie. 16 tysięcy filmów. Od rocznika. A ile subów? Subów 3 tysiące. Będziecie na moim kanale znanym. Pierwszy rocznik, który nagrywałem, to 89. Ci ludzie już teraz mają po 30 lat. Jak ten czas leci. No i co? Najwyższy, najstarszy, prawda? 2005 rocznik. Ale ja myślę, że tutaj on ma włosy troszkę. On jest wyższy. Stańcie plecami, bo tu coś oszukujecie. Nie, dobrze, zgadza się. A czarny? Stań z kolegą. O, zmiana. Jestem najlepszy. Chyba on, ale te, może te luki to robią. To weź jeszcze raz stań, ale zwróć głowy. No, no obróćcie się. Wyproszcie się elegancko. Kto waszym zdaniem? Nie, ja mówię blondyn. Dla mnie ten. Tak? To zamiana. Ale zróbcie to samo i wystawcie ręce, kto ma większy zasięg. Mówiłem, że blondyn. Dobra, pozdrawiamy serdecznie wszystkich uczestników. Myślę, że będziecie jeździć co roku. Zobaczymy się na turniejach. Pamiętajcie, rocznik 2008. Od tego sezonu Mistrzostwa Polski dla 2.8 U13 zaczynamy. Znikają kategorie U16, U14, U18, są nowe kategorie U13, U15, U17, U19. O, jeszcze muszę spojrzeć na buty, co tu są. Nike, Jordany, Westbrooki, nie, Lebrony, nie? O, Jordany. Tu jest to. Westbrooki. Dobrze. A wy stroje dostajecie. Dobrze. Jedziemy po kolei. Przedstawiamy się. Powiedz, jak masz na imię. I rocznik. Rocznik 2010. Bez nazwisk. Tylko imię i rocznik. Jagódka. Staś 2011. Tu? Tu? 2011. Iwo. A ty, jak masz na imię, jaki rocznik jesteś? Długo już grasz w koszykówkę? No
Muszę z tamtej strony iść nagrać, bo nie nadążę, a już chcę kończyć filmik. Jeszcze szybciutko, bo stroje dostają. A my tutaj chłopcy po kolei imię, który raz jesteś na klinice i który rocznik? Zbigniew Pytomski. Gadaj normalnie. Imię. Rocznik. Miasto. Który raz na klinice? Trzeci. Ty to samo. Samo. Imię? Mateusz. Rocznik? 05. Skąd? Który raz na klinice? Trzeci. Nazwisko. Imię? Ignacy. Rocznik? 2006. Miasto? Włocławek. Który raz na klinice? Drugi. Imię? Bartek. Rocznik? 06. Miasto? Włocławek. Który raz na klinice? Pierwszy. Adrian 06, Wrocławek i czwarty raz na klinice. Piotrek 08, pierwszy raz na klinice. Skąd? Wielbark Wielki. Przemek, rocznik 2008, miasto Wrocławek, drugi raz na klinice. Lena 06, rodzic Mazowiecki, trzeci raz na klinice. Zosia 06, pierwszy raz na klinice. Skąd? Z Toruń. Imię? Jurek. Rocznik? Który raz na klinice? Pierwszy. Skąd? Ewa, rocznik 06, z Rodziska Mazowieckiego, i jestem drugi raz na klinice. Rocznik? O. Łukasz rocznik 27, jestem trzeci raz. Skąd? Z Lublina. Szymasz Pajęk, 2006. Skąd? Z Lublina. Pozdrawiamy trenera Mrożnik, stawiałem. Jeszcze raz. Nie. Łukasz rocznik 28. Już się przedstawiało. 28, skąd? Stekałem Wrocławek. Imię? Filip z 2008, stekałem Wrocławek. Tyle mi jest. River Kiwa to nas 2009. Tu? Tu? Skąd? 11, 12. Tak głośno gadacie, że was nie będzie. Na kim skończyłem? Jak masz na imię? Rozcik? Skąd przyjechałeś? Który raz na klinice? Jak masz na imię? Skąd przyjechałeś? Rocznik? Który raz na klinice? Skąd przyjechałeś? Z Lublina. Który rocznik? Proszę. Który raz na klinice? Czwarty. A jak masz na imię? Krystian. Skąd przyjechałeś? Imię? Rocznik? Skąd przyjechałeś? Imię? Adrian. Skąd przyjechałeś? Rocznik? Właśnie. Imię? Sara. Skąd przyjechałaś? Który rocznik? Tutaj? Imię? Roxy. Rocznik? Skąd przyjechałaś? Pierwszy raz na klinice? Tak. Dobrze. I tu bliźniaki. Rocznik 2008, 10. Przyjechali z Kidzyna. Imię? Powodzenia. A teraz jeszcze się szybko zapytam chłopaków, kto jest twoim idolem koszykarskim, może być z NBA albo z Polski, kto? U ciebie? Komu kibicujesz? Kobe Bryant. Kobe Bryant, ty? Andrew. Ale zawodnik komu? No tak, to Harden. Aha, a wy komu kibicujecie? NBA albo w Polsce? Anvil, o. A wy komu kibicujecie? NBA. W Polsce Anvil w NBA? A jaki jest zawodnik i jaki jest idol wasz? Twój? A może jedną bransoletkę mam, tylko w bumbu. A wy komu kibicujecie w NBA? Ja w tym roku Milwaukee, bo Golden. A kto jest waszym idolem koszykarskim? A tu jak wygląda? Tylko Star. Tylko Star Lublin. A idol? Idol?
Pelczar. No. A wy komu kibicujecie w NBA? Bo ja chciałam zgłosić kradzież. No. Ja komu? Rumine. A kto jest waszym idolem koszykarskim? Ja chciałam zgłosić kradzież. Luka Doncic. Luka Doncic, proszę. Nawet masz koszulkę. A ty wiesz, że jakby nie było koronawirusa, to by Zibi widział Doncicza na żywo? Bo Polska miała grać turniej eliminacyjny w czerwcu do Olimpiady ze Słowenią i Doncic powiedział, że na ten turniej przyjedzie. I ja miałem na ten turniej jechać. Może za rok. Myślisz, że Doncic by wygrał całą reprezentację Polski? Tak. Przemek, pozdrów kwadrata. Znaczy nie. Znaczy nie. A i pozdrawiam oczywiście mojego najlepszego kolegę. A kto jest swoim? Kto jest swoim? O, niech pan... Trójkąt! A ja jestem prostokąt. Ale z wieku... Ja jeszcze się chłopcu zapytam. Kto jest swoim idolem koszykarskim? Jordan, a zespół, komu kibicujesz w NBA? Lakers. A ty? Mateusz. A w Polsce jakiej drużynie? Starfury. A idol? Idol koszykarski. Idol? Legia Warszawa. Skąd on jest? A ty komu kibicujesz w Polsce? Co? Jakiej drużynie? Ekstrakla Startowi, a w NBA? A w Europie? Clippers. A w Europie? Nie wiem. A twój idol koszykówki z NBA? Paul George. Z Lublina? Nie, Paul George jest z Ameryki. Ale a z Lublina kto? Pelczar? Nie. Czemu nie? Strzała, Tymek. Może być. Dobra. To do usłyszenia, do kolejnego treningu, bo przecież panie, ty jeszcze nie powiedziałeś. Komu kibicujesz w Polsce? Andrzej Włosławek. W NBA? Brooklyn Nets. W Europie? Dobrze. A idol twój? Janis Antetokounmpo. A z Włocławka? Polski idol? Iwan Andrzej. No i Andrzej Pruch. Z idolem Janisza. Cześć. Do usłyszenia.